Cześć, tu Filip Majchrowicz. Będę odpowiadał na Wasze pytania. Kto jest Twoim idolem jako bramkarz? Moim idolem jest Joe Hart, a w młodszych latach bardzo inspirowała mnie gra Edwina van der Sara. Czy chciałbyś grać kiedyś na takim poziomie jak na przykład Łukasz Fabiański lub Wojciech Szczęsny, czy może na takim jak Twoi idole z dzieciństwa? Myślę, że Wojtek Szczęsny osiągnął ten poziom topu na świecie i ja sam chciałbym kiedyś go osiągnąć. Myślę, że jeśli będę ciężko pracował, to jest to możliwe, żeby bronić jak Wojtek Szczęsny lub Łukasz Fabiański na przykład w reprezentacji. Jak się czujesz w Radomiaku? Ja czuję się bardzo dobrze. Trenuje mi się tutaj dobrze. W Radomiu mieszka mi się też naprawdę ok i w tym momencie bardzo dobrze się czuję. Czy spotkałeś się z pozytywnymi reakcjami kibiców w życiu codziennym, na przykład robiąc zakupy czy będąc u fryzjera? Jeżeli tak, to jak na to reagujesz? Czy sława to jest coś przyjemnego dla ciebie? Spotkałem się z paroma kibicami na mieście, mówili mi jakieś miłe słowa. Jest to bardzo miłe uczucie, bo czuję się, że twoja gra na boisku przekłada się na czyjś humor poza boiskiem i sprawia komuś radość, więc spotkałem się i sławą tego nie nazwał, tak? No, tak naprawdę po to gramy, żeby uszczęśliwiać kibiców, więc jest to dla mnie okej. Jak to jest grać z najlepszymi zespołami w Polsce? Myślę, że fajnie. No, fajnie się sprawdzić przeciwko Legii Warszawa czy Lechowi Poznań. Jest to duże wyzwanie, bo te mecze są naprawdę na dużej intensywności, ale myślę, że jako drużyna pokazujemy, że dajemy radę i możemy walczyć jak równy z równym, nawet wygrywać te mecze. Jak ocenisz ostatni mecz Hydrotraku, który oglądałeś na żywo? No był to naprawdę dobry mecz. Nie spodziewałem się, że będzie stał na tak wysokim poziomie, jeśli chodzi o emocje, bo naprawdę do końcowych sekund tam wynik to była sprawa otwarta. I bardzo mi się podobało i myślę, że będę starał się jak najczęściej chodzić na te mecze, kiedy tylko będę mógł. Kiedy podpiszesz nowy kontrakt z Radomiakiem, czy trwają już jakieś negocjacje? Negocjacje trwają, rozmawiamy wraz z menadżerem. Ciężko mi powiedzieć, kiedy to się stanie. Mam nadzieję, że gdy znajdziemy porozumienie, to od razu podpiszę nową umowę i będę grał z jakby już z czystą głową. Jaką długość ma pole karne? 16,5 metra. Poprawiłeś się. Tak. Czy nie czułeś się zdemotywowany, że ciągle byłeś numerem jeden, a w bramce, odkąd przyszedłeś, bronił Kochalski? I jak wytrzymałeś presję związaną z debiutem w Ekstraklasie? Nie czułem się zdemotywowany, bo jakby przychodząc tutaj na początku też miałem świadomość, gdzie przychodzę i że Mateusz jakby wywalczył sobie tą pozycję, którą ma w Radomiu. Nie była to demotywacja, bardziej właśnie czułem się zmotywowany, żeby też dorównać Mateuszowi jakby na boisku. Chociaż nie czułem się nigdy gorszy, ale to jest jakby kwestia tego, że naprawdę Mateusz miał bardzo dobry sezon i ja nie ukrywam, że chciałem mieć taki sam sezon w tym sezonie, zarówno jeśli chodzi o cele drużynowe, jak i indywidualne. A jaka była druga część? Jak wytrzymałeś presję związaną z debiutem w Ekstraklasie? Prawdę mówiąc, tak jak już mówiłem parę razy, nie czułem jakiejś wielkiej presji, bo też drużyna naprawdę dobrze mi pomogła w tym wszystkim. Nie czułem presji, jak wychodziłem na boisko i zrobiliśmy swoje jako drużyna. Ulubiona muzyka przed ciężkim meczem? O, to zależy od mojego nastroju w dniu meczowym, bo jeśli czuję się zbyt motywowany, to słucham czegoś właśnie takiego spokojniejszego, a jak czuję się za spokojnie, czuję, że mam zbyt duży luz, to właśnie muszę się czymś nakręcić na ten mecz. Kiedy w końcu upragniony debiut w reprezentacji młodzieżowej, na który wszyscy czekamy? O, to chyba nie pytanie do mnie. Mam nadzieję, że jak najszybciej, kiedy na to zasłużę, tak? To już zależy od trenera, ale mam nadzieję, że niedługo. Jak ocenisz rywalizację z Kochalem o pierwszy skład? Jak ocenię? Po pierwsze to ja z Mateuszem myślę, że bardzo się lubimy. Znamy się już dłuższy czas, jeszcze przed Radomiakiem. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z Mateuszem trenuje i rywalizuje. Bo tak naprawdę no, nie wiem, czy mógłbym z
kimś lepszym rywalizować, bo Mateusz jest świetnym bramkarzem. I co? I to sama przyjemność tak naprawdę. Skąd decyzja o grze na bramce? Kto cię nakierował lub jakie wydarzenie to spowodowało? No właśnie to ciekawe, że powiedziałeś wydarzenie, bo to było właśnie wydarzenie. Wszedłem do Stomilu Oszyn, do mojego pierwszego klubu, chciałem grać, strzelać bramki jako napastnik. Ale zdarzyło się tak, że pojechaliśmy na obóz z jednym bramkarzem, który akurat doznał kontuzji w jakiś taki mega dziwny sposób, chyba tam spadł z pomostu i nie miał kto bronić, a ja, że miałem rękawice kupione tak po prostu sobie, to stanąłem na bramkę w jakimś sparingu, zagrałem całkiem nieźle i jakoś się tak to potoczyło, że później już nie zszedłem z tej bramki. Jaki jest twój wymarzony, ulubiony klub piłkarski? Manchester City. Jak czujesz się z tym, że jesteś teraz podstawowym bramkarzem? Czuję się dobrze. No, to jest fajne grać, tak? To nie ma nic porównywalnego z meczem tak naprawdę. Żaden trening, nawet najlepszy trening, nie jest porównywalny z meczem, z emocjami, jakie się przeżywa na boisku, więc jest to dla mnie piękne doświadczenie. Jak to jest być najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie? Trzeba zapytać Franciszka Placha albo Dante Stipicy o to. Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie tak będzie. Jaki inny sport lubisz oglądać i dlaczego jest to koszykówka? Dlaczego koszykówka? Lubię oglądać koszykówkę, bo wychowałem się tak naprawdę na koszykówce. Mój tata do dziś jest trenerem koszykówki, brat aktywnie gra w koszykówkę w juniorach. Moja mama grała w koszykówkę, więc tak naprawdę no, nie było wyboru. Od początku byłem związany z tą koszykówką, nawet miałem pewien moment, kiedy trenowałem. I to prawda, no, najwięcej oglądam koszykówki, a nawet więcej niż piłki nożnej. I to, czy to Polska Liga, czy NBA, uwielbiam to oglądać. Czy masz tremę przed meczem? Zdarza się, jak stoimy za długo w tunelu, to pojawiają się jakieś takie emocje, ale tak naprawdę to wszystko upływa, gdy jest pierwszy gwizdek i ta presja schodzi ze mnie. Jak oceniasz atmosferę w szatni i jak podoba ci się wsparcie kibiców z trybun? Prawdę mówiąc, nie byłem w lepszej szatni, jeśli chodzi o atmosferę. Naprawdę tutaj jest genialnie. Chłopaki dbają o to, żeby zawsze było z czego się pośmiać. A gdy trzeba wyjść na mecz i skoncentrować się, to też jest odpowiednia powaga i motywacja. Druga część, jaka była? Jak podoba ci się wsparcie kibiców? O kibiców. Bardzo mi się podoba. Naprawdę w naszym stadionie, który ma ile? 4500 miejsc, coś takiego. Naprawdę to słychać i też rozmawiałem z chłopakami na kadrze i mimo, że mamy mały stadion, to też na przykład chłopaki z Legii sobie chwalili tą atmosferę, która tutaj jest. Tak samo ostatnio chłopaki ze Śląska mówili, że naprawdę nie spodziewali się czegoś takiego. A mi osobiście to naprawdę, mnie to nakręca, ten doping z trybun, czy jakieś pozytywne krzyki, czy reakcja po obronie, czy po wyjściu, czy nawet radość po bramce. Po prostu to jest dla mnie piękna sprawa. Jaki klub z Polski lubisz? Lubię klub, w którym aktualnie jestem, czyli w tym momencie Radomiak, a poza Radomiakiem to jestem wychowankiem Stomilu Olsztyn, więc jakby zawsze trzymam kciuki za Stomil. Dziękuję za wasze pytania, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia na stadionie.